więc siema, siema widzowie, z tej strony Olfox i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii pod nazwą Stray. I jesteśmy tutaj, gdzie zakończyliśmy poprzedni odcinek i jesteśmy w tym sezonie, jakby coś takiego. I jeszcze widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, będę bardzo zadowolony. I wbijajcie do Discorda dla widzów, będzie link w opisie. Ale tymczasem, co to jest, jakaś kapsuła? B12. Ta maszyna używał taki lokal, którego asystowałem. Asystował naukowca, ten robocik mały, coś. Był chory, to była jego ostatnia nadzieja. Wszedł do jej wnętrza. Ale nie był tam z nim. Był sam. Co robił? Przesłał swoją świadomość do komputera i od tego momentu nic nie było jak wcześniej. Podczas przesyłania danych coś poszło nie tak, utknął na setki lat. Aż pojawił się mały kot. Aż pojawił się mały kot. Czyli ja. O. Czy więc to byłem ja? Ja byłem tam naukowcem. Co? Czy więc to byłem ja? Ja byłem tym naukowcem. Czyli robot był naukowcem? Byłem kiedyś człowiekiem. To człowiek może być robotem? Czy jeszcze takim małym latającym? Ja potrzebuję chwilę. A czy to jest wspomnienie? Tak, wspomnienie. Ej, dużo już zebraliśmy tych wspomnień z tych wszystkich odcinków. Dobra, chyba musimy iść. Siema. Co to? Gracie w szachy? Mogę z wami? O! Katastrofa! Katastrofa. Lol. Okej. Ej, to był achievement. Jeszcze chyba żadnego achievementu nie dostałem z tej gry. Zbierz filtrową roślinę. Wybacz, ja? Daj mi chwilę, nie chcę teraz rozmawiać. Ale... musisz zebrać kwiat! Może bym coś dostał, jakby zebrał. Nie wiem. Byłaby taka szansa, żebym dostał coś, ale on nie chciał wziąć. No powinien, bo wtedy byśmy coś dostali. Achievement może. O czym jeszcze zapomniałem? Musiałem mieć rodziców jakichś przyjaciół. Co się stało ze wszystkimi? Chciałem otworzyć miasto, ale czy został tam w ogóle ktoś do ocalenia? Czy teraz mogę się wrócić po kwiata? Proszę. Idę po kwiatka. Kwiat. Serio? Nie no, dlaczego nie mogę zabrać tego kwiata? Powinienem go zabrać, bo skoro już mogę z nim rozmawiać, no to powinienem go wziąć. Powinienem móc. Co robi ziom?
Co to takiego? No właśnie, nie wiem. Czy on jakieś zaklęcia mówi? Chce przywołać ducha. Albo kota. Złotego kota, bo to... Ej, tam... tam po lewo na dole coś tam... Nie wiem, jak to powiedzieć. Nie po lewo na dole, tylko... Jak są te takie komputery niebieskie, to jak jest ten po lewo na dole, to obok niego jest ten złoty kot. To może tego złotego kota chcę ożywić. Co tyle kotów jest? Tyle. Hej, nie wiesz, że nie należy przerwać w transcendentalnej medytacji? Co? Transcendentalne? Co? Nie. Transcendentalnej medytacji. Co to w ogóle znaczy? Transcendentalnej medytacji. W ogóle nawet nie wiem, co to jest. Och, ty byłeś wraz z mamą, gdy otrzymaliśmy meldunek. Miło cię wreszcie spotkać, mały nieznajomy. Mamo i Duk są ci znani, więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich. Myśli o nich przynoszą mi ukojenie. Momo został w slumsach i słyszałem, że to dzięki tobie znalazł się Doc na Clementine. Jest teraz wśród mieście. Jeśli chcesz wydostać się na zewnątrz, potrzebujesz jej pomocy. Chodzą słuchy, że planowała opuścić miasto. Proszę, to dla ciebie. Zapisałem jej adres na odwrocie zdjęcia. Aby dostać się do Śródmiasta, musisz wspiąć się na szczyt naszej małej wioski. Dla kogoś równie zwinnego jak ty nie będzie to chyba żaden problem. Jeśli uda ci się dostać na zewnątrz, będziesz pierwszym, kto tego dokona. Życzyłbym ci szczęścia, ale nie potrzebujesz go. Wierzę w ciebie. Okej, dzięki. Miłej medytacji. Serio muszę się wspiąć na samą górę? Ej, nie chcę spadać. A, tutaj muszę. Okej. Ja idę na szczyt. O, tu coś jest, nie tu. Dobra, musimy się wspiąć, kotku. Nasz bucik. Mam nadzieję, że nie spadnie. Mam czarny ekran. Ow. Co to jest? Okej. Idziemy dalej. Ej, właśnie, bo ja zapomniałem, że ja tu mam sprinta. O. Co to jest? Spójrz, to jest stacja metra. No wiem. Zupełnie zapomniałem, że
tak środek transportacji w ogóle kiedyś istniał. No istniał i istnieje. Można było dostać się w ten sposób w każdy zakątek miasta. Ludzie jeździli metrem do pracy. Ja też. Każdego poranka po tym, jak pożegnałem się z moją rodziną. Pamiętam, robiłem to dla nich, ale oni przepadli. To było tak dawno temu. Chcieli zobaczyć, jak jest na zewnątrz, ale czy to ma teraz w ogóle jakieś znaczenie? Co się z nimi stało? Co się stało z wszystkimi? Nie wiem. Kotek ma czerwoną głowę. Tak jak zbliżamy się do śródmiasta, znajdźmy tą Clementine. Mam jej zdjęcie i może pokazać możemy pokazać je tutaj tutejszym towarzyszom. Być może wskażą nam drogę. Okej. Po schodach szybciej będzie. Co jest? Okej. Śródmiasto. Okej. Ale tutaj zakończymy ten odcinek, widzowie. Więc trzymajcie się, siema, no i siema, puu!